Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Adam Gawęda, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy również państwa. Witam. Panie senatorze, zostawmy nauczycieli, bo problemów więcej. Na przykład kto, pytanie moje, kto w końcu ogarnie chaos związany z cenami prądu w Polsce? Czy nie nazwałbym tak tego. System energetyki... Panie senatorze, to ja może tylko przypomnę, że tak. Słuchaczom również. Ministerstwo nie wiadomo do kiedy przygotuje wszystkie regulacje. Nie wiadomo, co mają robić samorządy, które płacą dziś miliony złotych więcej za energię. Do tego spółki energetyczne mają podobno mnóstwo rozmaitych zastrzeżeń do projektu rozporządzenia. To nie jest chaos? Jeszcze raz powtarzam, cały system funkcjonowania energetyki w Polsce i Europie jest bardzo skomplikowany. Oczywiście dzisiaj prokuratura prowadzi postępowanie na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki, postępowanie, które ma wyjaśnić manipulacje na giełdzie energii, manipulacje z cenami energii. Oczywiście jeśli to wyjaśni prokuratura, do tego ma pewne instrumenty, to będziemy wiedzieli, jakie jest podłoże tych bardzo poważnych zawirowań. Z drugiej strony wprowadziliśmy w ubiegłym roku, w tym roku żeśmy znowelizowali ustawę o podatku akcyzowym, czyli te i wszystkie te pozostałe regulacje, które obejmują, mówiąc tak delikatnie i ogólnie, system cen energii w Polsce. Na tej podstawie jest przygotowane rozporządzenie, do którego rzeczywiście mają uwagi spółki energetyczne. Te uwagi zostały odpowiednio skierowane. Panie senatorze, i ta data to jest... graniczna to był 1 kwietnia. Dziś okazuje się, że to chyba był 1 aprilis. Również nie, to 1 kwietnia można traktować jako datę prima aprilisową. W tym wypadku absolutnie nie. To jaki jest nowy termin tego rozporządzenia na przykład? To trzeba o to pytać pana ministra. Przepraszam, że pan się musi przetłumaczyć za Ministerstwo Energii. Trzeba o to pytać pana ministra. Ja wiem, że każda spółka ma indywidualne różne sytuacje, z których musi wyjść. Ten algorytm wyliczenia ceny dla odbiorcy końcowego jest bardzo skomplikowany. Pomimo takiego skomplikowania, jakbym to nazwał, nie uwzględnia wszystkich tych warunków, które muszą być spełnione, by poszczególne spółki wyliczyły tą cenę i wyliczyły tą różnicę rekompensaty, co do której są pewne zastrzeżenia. W związku z tym to rozporządzenie, jak zapowiadało ministerstwo, miało być już na początku kwietnia. Są do niego uwagi. A może problemem jest również, panie senatorze, niezgodność tych regulacji, tej ustawy, w ogóle tej ustawy z unijnym prawem? Komisja Europejska z informacji, które uzyskaliśmy, wniosła pewne uwagi i zastrzeżenia. Jak rozumiem, Ministerstwo Energii to uwzględniło i była nowelizowana ustawa. Co do rozporządzenia, nie mam takiej pełnej wiedzy, jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej. Mogę tylko powiedzieć, że generalnie cały system funkcjonowania energetyki w Europie jest bardzo skomplikowany. Ta transpozycja niektórych przepisów wchodząca na warunki polskie również jest dość trudna do wprowadzenia. Mamy inne uwarunkowania. Mamy sektor energii, który łączy w podstawie energetykę zawodową opartą o paliwa kopalne i do tego dołączamy również te wszystkie źródła rozproszone, nie tylko te rozproszone w postaci fotowoltaiki czy energii wiatru, ale również te źródła rozproszone. Ale panie senatorze, wiedzieliśmy to zanim powstała ustawa o cenach prądu. I jak twierdzą niektórzy, tak właśnie kończy się pisanie prawa na kolanie. Jeszcze raz mówię, to są bardzo skomplikowane procesy. Rzeczywiście czasu za dużo nie było, żeby... A ustawa chaotyczna, nieprecyzyjna, co najlepsze, nie daje wcale gwarancji, że tych obniżek nie będzie. Ale jak pan redaktor... Tak mówią między innymi przedstawiciele spółek energetycznych. Jak pan redaktor wczyta się w różne publikacje, w tym publikacje poważnych ekspertów, to z nich wynika, że odbiorca indywidualny w taryfie G nie odczuł absolutnie podwyżki energii, a nawet w niektórych przypadkach zauważamy minimalną obniżkę cen energii dla odbiorcy finalnego. W przypadku, tak jak pan powiedział, zakładów komunalnych, jednostek samorządu terytorialnego. I tam odczuje mieszkaniec. Tam te regulacje są przygotowane. Wiem, że pomiędzy panią minister Jadwigą Emilewicz i panem ministrem Krzysztofem Tchórzewskim pewne wspólne elementy zostały
zostały podkreślone, wskazane, wypracowane i dzisiaj ten obszar nie jest zagrożony. Pracujemy nad rozwiązaniami dla przemysłu energochłonnego, bo tam może on być najbardziej dotkliwy, nie tylko w perspektywie obecnego roku 2019, ale i przyszłości. A w związku z tym, tych rozwiązań jest bardzo dużo i one są bardzo trudne, dlatego że czterech największych graczy, w cudzysłowie, na polskim rynku ma różne uwarunkowania i do nich trzeba to rozporządzenie dostosować. I brakuje 6 miliardów złoty na rekompensaty dla spółek energetycznych. Część firm, jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, pracuje już nad pozwami przeciw Skarbowi Państwa, PKP Energetyka, PGE na przykład. W przypadku takich pozwów to właściwy sąd rozstrzygnie te spory. Oczywiście mam nadzieję, że w sposób taki, który będzie obiektywnie i sprawiedliwie to równoważył, ale jeszcze raz podkreślam, dzisiaj sektor energii wymaga systemowego uporządkowania, dlatego że to zawirowanie spowodowane wzrostem kosztów emisji CO2, a przecież to nie wynika z funkcjonowania tylko naszego rynku, ale również działań zewnętrznych, w tym naszych zachodnich sąsiadów, którzy w podniesieniu kosztów emisji CO2 widzą wzrost przychodów i zysków dla swoich firm, a w związku z tym my musimy również, patrząc na przyszłość, stworzyć jednolity system funkcjonowania energetyki, tak aby to, co stanowi dzisiaj o bezpieczeństwie, o tym, że dzisiaj tu w tym studiu również dopływa energia, żebyśmy mogli się komunikować z naszymi słuchaczami, to żeby uregulować to wszystko, trzeba wyznaczyć to, co jest w systemie najistotniejsze, żeby był bezpieczny, i to, co powinno stanowić o konkurencyjności, o obrocie energią na wolnym rynku, tak aby każdy jego uczestnik był możliwy w sposób taki transparentny, czyli żeby on mógł brać udział uczciwie i konkurencyjnie w tym system rynku. Jest potrzebny, mówi to też prezydent Duda, na przykład po ostatnim spotkaniu z ministrem Tchórzewskim, słuszmy system, ale jaki system tworzy ta ustawa, jaki system, jakie przyszłościowe rozwiązanie dłuższe, w perspektywie dłuższej niż rok wprowadza? Ta ustawa nie jest ustawą, która dotyka systemu. Ta ustawa dotyka regulacji cen energii. Będzie jeszcze trudniej. Cen energii. Zwróćmy uwagę na to, że tak drastyczny wzrost cen energii byłby odczuwalny przez wszystkich. Pan redaktor to już podkreślił, przez nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale przedsiębiorstwa, w których portfelu kosztowym jest bardzo duża część energii. A w związku z tym, już nie mówiąc o przemyśle energochłonnym, a w związku z tym z jednej strony te ustawy mają na celu ograniczenie tych niedobrych skutków, ale w tym czasie pracujemy nad stworzeniem systemu. W przyszłym roku wchodzą nowe regulacje, które mają wprowadzić system mocowy, system, który będzie regulował tą podstawę. Tak jak funkcjonują sieci energetyczne, tak musimy też pomyśleć o tym, żeby to, co jest bardzo ważne z punktu widzenia dostaw energii, bezpiecznych dostaw energii, też wprowadzić w pewien system i stworzyć to, ten obraz całej energetyki w taki sposób, żeby rozwijać energetykę rozproszoną, rozwijać energetykę małej mocy, która ma nie tylko atuty w postaci wyższej efektywności, wyższej sprawności, ale może stanowić o bardzo dobrym rozwoju konkurencyjnego rynku energii. Wszystko prawda. Panie senatorze, czy te zmiany, biorąc pod uwagę specyfikę obecnej sytuacji, czy ta sytuacja, przepraszam, przyspieszy zmiany w Ministerstwie Energii? Zmiany w Ministerstwie Energii, jeśli nastąpią, to będzie to decyzja pana premiera. W moim przekonaniu dzisiaj jesteśmy w przededniu kampanii wyborczej do parlamentu. Wiceminister Tomiszowski będzie miał niebawem na głowie, albo więc już ma każdy z kandydatów kampanię. Musi dzisiaj sam rozważyć, ile czasu będzie poświęcał na kampanię wyborczą, pogodzić. Ile czasu na obowiązki parlamentarzysty, ile czasu na obowiązki pełnienia innych ważnych funkcji. To są z jednej strony decyzje samych kandydatów, a z drugiej strony decyzje premiera, który musi uwzględniać i na pewno uwzględnia dobre funkcjonowanie całego rządu. To prawda, że pani minister Emilewicz chciałaby
pokierować Ministerstwem Energii? Pani minister Emilewicz bardzo aktywnie włącza się we wszystkie te obszary, które łączy te dwa ministerstwa, a w związku z tym uważam, że jej pomysły, jej innowacyjne propozycje dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej są bardzo istotne z punktu widzenia, tak jak już powiedziałem, rozwoju konkurencyjnego rynku energii. Z drugiej pozwolą na to, żeby poszukać dobrych rozwiązań dla jakby zbilansowania czy też zmniejszenia obciążeń dla przemysłu energochłonnego, i w tym obszarze pani minister energii proponuje bardzo dobre, pani minister Emilewicz i pan minister energii Krzysztof Tchórzewski proponują rozwiązania, które uwzględniają wszystkie te aspiracje i te potrzeby. Jeszcze raz powtarzam, to są bardzo różne uwarunkowania, bardzo różne potrzeby z jednej strony przemysłu energochłonnego, z drugiej strony rynku, który może dobrze funkcjonować wtedy, kiedy zastosujemy dobre rozwiązania. Panie senatorze, przepraszam, że pan się musi tłumaczyć za Ministerstwo Energii, a to między innymi dlatego, żeby zapytać pana, czy pan nadal jest w grze o posadę ministra energii. Ja już panu redaktorowi kiedyś tutaj w tym studiu powiedziałem, że jeśli taka decyzja zostanie podjęta, to również o niej zakomunikuję. Póki co pan premier ma dzisiaj bardzo dużo obowiązków. Wczoraj rozmawiał na temat naszych aspiracji związanych z rozwojem rynku rolnego, na temat dopłat, na temat pewnych uwarunkowań w tym zakresie. Jeśli nastąpi taka kwestia, to z pewnością pan redaktor się o tym dowie. To jeśli nastąpi, to będzie jeszcze przed świętami, czy raczej po świętach, po majówce, przed majówką, po majówce? No... Nie mam takiej wiedzy. Panie senatorze, a czytał pan i ma wiedzę na temat raportu Komisji Europejskiej, nowego raportu dotyczącego regionów węglowych? Tak, czytałem, zapoznałem się, co prawda w skrócie. Skutek transformacji energetycznej w województwie śląskim pracę, jak rozumiem, do 2030 roku może stracić 41 tysięcy osób. To jest perspektywa ledwie dekady. Brzmi groźnie. Bardzo ostrożnie i bardzo sceptycznie podchodzę do tego raportu. Nie wiem, kto był zleceniodawcą przygotowania tego raportu i nie wiem do końca, kto był w zespole pracującym nad tym raportem. Wiem tylko tyle, że proces transformacji tak zwana Energiewende w Niemczech już jest obserwowany od 30 lat. Efektem tego wcale nie jest zmniejszanie emisji CO2. Gdybyśmy przeanalizowali to u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech emisja CO2 jest największa w Europie. No ale ma się zmniejszyć do 2030 roku. Od 30 lat to mówią Niemcy i od 30 lat mówią, że nowe technologie są możliwe do wprowadzenia i że do roku 2050 100% prądu będzie z odnawialnych źródeł energii. A to my nie możemy Mam być lepsi? Mam pewne wątpliwości co do tego. Uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku poszukiwania nowych technologii w odnawialnych źródłach energii, również w energii wiatru, która może płynąć od morza, w energii fotowoltaicznej, która może być wykorzystywana przez prywatne gospodarstwa domowe, ale również, co chcę mocno podkreślić, ta technologia niskoemisyjna, czy nawet zeroemisyjna może pochodzić od węgla. Od węgla, który dzisiaj stanowi o bezpieczeństwie energetycznym. Niemcy mówią, że odchodzą od węgla i coraz to więcej importują. No to jest jakieś dziwne zbicie dwóch perspektyw. No my się nie śmiejmy z Niemców, bo u nas jest dokładnie tak samo. W mojej perspektywie i w moim patrzeniu na nasz region, to my musimy wprowadzić nowe technologie kogeneracyjne, poligeneracyjne i oprócz produkcji energii, uruchomić produkcję syngazu, gazu syntezowego, uruchomić produkcję wodoru. Wodór, jeśli popatrzymy również na naszych zachodnich sąsiadów, będzie paliwem wykorzystywanym w motoryzacji, bo przecież nad tym mocno pracują. I jeszcze możemy przy tym produkować inne paliwa chemiczne, które są potrzebne na naszym rynku i które dzisiaj importujemy. A w związku z tym nie można wykluczyć funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej, energetyki nowoczesnej, wykluczając przy okazji funkcjonowanie sektora wydobywczego i węgla. Jestem za nowoczesnymi technologiami, za ograniczeniem zanieczyszczeń, ale nie popadajmy w skrajności, bo przykładów złych decyzji można dzisiaj
dzisiaj na ten stół wyłożyć kilkanaście albo i więcej, które spowodowały bardzo poważne wydatki. Niemcy oczywiście dzisiaj są zainteresowane, żeby zachęcić nas do współpracy, żeby mówić o solidarności międzynarodowej, o wspólnym rynku, a z drugiej strony mówią tak, ale my już mamy ogromne miliardy euro zaangażowane w technologie odnawialne, więc my wam to sprzedamy, ale już nie mówią za ile, już nie mówią jaki my będziemy mieli z tego zysk i już nie mówią, że panie to ma być z udziałem naszego kapitału i naszych firm. No dlatego może, mówi się, to że to może grozić bez utratą 41 tysięcy miejsc pracy. Co z tą ponurą perspektywą zrobi polski rząd? Ja uważam, że fundusz, znaczy w ogóle platforma rozwoju regionów górniczych jest dobrym pomysłem. Rozwoju to jeszcze daleko, na razie wsparcia, panie senatorze. Ale mając na uwadze wsparcie, chcemy poprzez wsparcie doprowadzić do rozwoju, więc być może tutaj ten zwrot, którego użyłem, ma wybiegać w przyszłość. Panie senatorze, brzmi ładnie, tylko wie pan, ile tam jest pieniędzy w tym programie tylko na razie? 5 miliardów euro. 20 milionów złotych na 31 regionów Unii. Dla 12 państw i 31 regionów to jest bardzo mało. Nawet jeśli na Śląsk trafi miliard złotych, to jest ułamek potrzeb tak naprawdę, które mamy już, a będziemy mieli jeszcze większe. To jest bardzo mało, to jest niewystarczająco. To jest tylko to, co powinno stanowić o wsparciu technologicznym, o przygotowaniu nowych projektów, ale zwrócę uwagę, że nawet jeśli tego dotykamy, to już tutaj słyszę głos samorządowców, że niektóre jednostki samorządu terytorialnego z tego zostały wyłączone, bo tam jest założony taki poziom, że w miastach czy gminach poniżej 15 tysięcy mieszkańców to te środki nie mogą być skierowane. A przypomnijmy, że wiele kopalń zostało zlikwidowanych, czy już zakończyło swoją eksploatację w takich małych właśnie miejscowościach czy miasteczkach. Przykładem jest Pszów. Oczywiście będziemy też się przyglądać temu, jak ta platforma się rozwija. Ale to jest punkt wyjścia, jak mówi premier Buzek, do pozyskiwania dalszych pieniędzy z instytucji międzynarodowych. Tak, chcę mocno podkreślić, że w tych kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynku energii, z szukaniem dobrych rozwiązań dla tych regionów Śląska, które są w procesie transformacji, bardzo mocny głos również w tej współpracy jako szefowa Komisji do Spraw Unii Europejskiej pani poseł Izabela Kloc już niejednokrotnie wyrażała, mówiąc o tym, że dla tych regionów potrzebne są konkretne środki, tak aby ta transformacja pokazała nowe możliwości ich rozwoju. Dzisiaj propozycje opracowań nowych projektów są niewystarczające i środki są moim zdaniem bardzo, bardzo małe. I w nowej perspektywie, w nowym Parlamencie Europejskim, nowa reprezentacja, którą Prawo i Sprawiedliwość wyśle, potroi, poczworzy. Ja myślę, że jeśli potroi, to będziemy mieli satysfakcję ogromną. To jest obietnica? To jest zapowiedź tego, że nasze polskie warunki będą tam twardo stawiane, bo będziemy poprzez naszych europarlamentarzystów dbać o to, żeby Polska się dobrze rozwijała na warunkach zrównoważonych, uczciwych, na zasadzie współpracy, a nie tego, że 70% inwestycji realizowanych w Polsce ze środków unijnych kiedyś było przy udziale tylko zachodnich firm. To jest niedopuszczalne. Ale to był jakiś przymus, panie senatorze, żeby korzystać z zachodnich firm? Nie. To jest apel o to, żeby umacniać pozycję naszych firm, a w związku z tym... To może ułatwcie polskim firmom funkcjonowanie na polskim rynku. Jest wiele takich ułatwień. O tym by można było cały program poświęcić. Mamy bardzo silną reprezentację, wśród nich jest doświadczona parlamentarzystka, pani poseł Izabela Kloc. Myślę, że będzie To nie jest kampania, ale mówię reklamowy. O tym, bo jest szefową Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Wszyscy nasi kandydaci bezwzględnie na czele z liderką będą godnie reprezentować Polskę w strukturach Parlamentu Europejskiego. Adam Gawęda, senator Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. Radio Piekary.